No tak, wszystko ty, mamy, mam nadzieję. Pasuje. Wszystko mamy, zameczki, jaskini i tak dalej. Na koniec, Matej. Ty strasznie lubisz podróżować, taki lubisz życie, jesteś zamiłowany, masz do podróży. A 31 marca w przyszłym roku jest... Trochę powoli, parę razy. Trochę powoli, dobrze. Bardzo lubisz się przemieszczać, lubisz podróżować, jeździć z jednego państwa do drugiego, poznawać kuchnię, specjały, języka się uczyć. Nowa Zelandia, 31 marca 2012. To nie kusi ci, żeby tam pojechać z dziką kartą? O, to zawodnik Grand Prix, czy nie? Ach, te dzieci teraz mnie interesują, bo na pewno dostały dziką kartę. Ja się staram, no starałem się teraz dobrze jeździć na Stargorzu, a i chyba też będzie się starał chyba następny sezon. Dziękuję wielkie, dziękuję bardzo. Niemcy jeszcze na moście kolejowym jest to widoczne, ale tam chociaż to był, kto mógł to zauważył, Stowarzyszenie Kibiców Kolejowcy pięknie zorganizowani. Nasz kapitan Tomku jeszcze tak stoi tylko z prezesem, a jeszcze dzisiaj nam nic nie powiedział. Tomasz Żolot! Zanim Tomasz powie, to proszę mi uwierzyć, kiedy przedwczoraj umierał Neil Street, powiedział, że Tomasz Golob to jest człowiek, który jak się urodził w kołysce, to mu włożyli motocykl do trialu, enduro, motocrossu, szosówkę, chopera i żużlówkę. I na nieszczęście dla innych dyscyplin motorowych wybrał żużlówkę. Gorące brawa. Tomasz, rzeczywiście tyle żelazka miałeś w kołysce, czy to przerysowana metafora? Dobry wieczór wszystkim. Rzeczywiście spałem z motocyklami w domu, miałem na fortepianie, Jacek grał na fortepianie, a na przykład Suzuka w ogóle stała i to było nienormalne, były okno otwarte, a ludzie, którzy przechodzili, patrzyli, nie wierzyli, no to jest niemożliwe, a jednak. Brawo! Proszę Państwa, to głównie dzięki Wam Tomasz Golob odniósł sukces bez precedensu, bo nigdy wcześniej żużel nie był tak wysoko w hierarchii zawieszony, jak poleciał do Estoril, do Portugalii, pięknie nad Atlantykiem, śliczne miejsce w Portugalii, gdzie można się naprawdę świetnie zrelaksować i odpocząć po ciężkim roku. To dzięki Waszym głosom został osobowością roku, pobił wszystkich mistrzów Superbikes, motocrossu, trialu, enduro. Tomasz, co Ty czujesz w takim momencie? Co może czuć człowiek, który pokonuje takich jak Rossi czy inni znakomici wywiadzi, tak? To jest uczucie niesamowite, oczywiście to jest dzięki Wam, tak? Ja tylko jestem aktorem na torze i dla Was jeżdżę, natomiast Wy oddajecie głosy i mi w tym pomagacie, za co Wam bardzo dziękuję. Jeszcze jakiś czas podnerwuję tych mistrzów i może jeszcze wrócimy tam do tego Estoril. Tam było wspaniale, pięknie. Myślę, że każdy sportowiec powinien tam trafić. Wtedy ma refleksję, czy warto pracować w sporcie. Ja uważam, że tak. To jest przykład, drodzy Państwo, na to. Gorące brawa dla Tomasza. Bo dzisiaj często zapomina się o pasji, o tym, żeby robić to, co w sercu gra. I ludzie często wybierają pokrętne ścieżki życiowe, czasami decydują się na inne wybory, nie do końca grające z tym, co czują wewnętrznie. A Tomasz doskonale wie, że 20 lat pracy przełożyło się na świetny wynik, ale tak naprawdę, Tomasz, trzeba żyć już 24 na dobę, żeby osiągnąć to, co zrobiłeś? Niewątpliwie tak. Nic w przypadku nie jest. Trzeba na to bardzo mocno pracować, ale też mieć takich ludzi jak my w Stalgorzów, tak? Czyli przede wszystkim prezesa, który wymaga, który wie, czego chce, który nas wspomaga wtedy, kiedy jest źle i wtedy, kiedy jest dobrze, też mówi, że mamy wypasione brzuchy. Ale zobaczcie, wszyscy ściągnęli na komendę. Rzeczywiście tak było, że zawodnicy pytali się, a co to takiego jest? Mówi to Niki, Zagar, mówi, a co to te brzuchy wypasione? No, to wy wypasione jesteście. Ale to wyjaśnię, my to tak odbraliśmy, że ta złość po tym deszczu, który był w trakcie zawodów z Zieloną Górą i tym nieszczęsnych zawodach, więc jakby my to rozumiemy, tak? To jest właśnie człowiek, który nas dopinguje, mobilizuje i wymyśla takie formuły, które nie dają nam na chwilkę odpocząć, tak? Po prostu tutaj jest jedno, marzenie o złotym medalu, tak? Tu jest ciężka praca, żeby was nie zawieść, żebyście przybywali na nasz stadion w Gorzowie, wypełniali po brzegi, a my dla was chcemy iść jak najlepiej, także w tym roku macie brąz, a obiecujemy, że broni nie składamy. Ja moje powiedzenie brzmi tak: sport nie zając, medal nie ucieknie. Drodzy Państwo, jeszcze jedna ważna rzecz. Tomasz jest
nieocenionym żużlowcem. Mark Loranski zachował się kiedyś jak dżentelmen w wojnie z 9-7, kiedy bardzo pomógł Tomkowi. Pojechał bez żadnych podszeptów, nie było żadnych spółdzielni. Pojechał jak prawdziwy sportowiec z krwi i kości. I Mark Loranski zaprosił Tomka do pól w tym roku. I Tomasz rzeczywiście obiecał, dla kogo jak dla kogo. Dla Loranskiego, który jest, wie o co chodzi i czuje ducha sportu, przyjadę. Nie udało się to, ale Tomasz wybrał rzecz wyższą. Doskonale wiecie, ale może przypomnę, bo to trochę czasu już minęło. Tomasz jest ambasadorem Euro 2012. Tomasz, futbol to jest miłość na tej samej półce, co speeduje, czy nie? Każdy sport lubię, kocham, oddaję 100% swojej energii. Gdy byłem małym chłopcem, też grałem w piłkę nożną 5 lat, więc ten sport jest mi znany i jeżeli mogę dać siebie dla sportu, to robię to bez problemu i bez zastanowienia. Sport jest piękny, tak? Jeżeli te trudne dni, które nas otaczają i każdego dnia mamy wiele problemów. Sport nas, muzyka, wiele innych innych rzeczy rozluźnia. Ja uważam, że jeżeli ktoś jest zdrowy, to powinien dać swoje serce dla sportu, jaki to by nie był sport. Gorące brawa, dziękuję mu uprzejmie. Mistrz świata, mówię o godzinie Tomasz Gołos. Tomasz Gołos, nazwisko, które elektryzuje fanów z całego świata, gromadzi olbrzymią publikę i nasz wieloletni kapitan. Jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Ja mam do was prośbę, nigdy jej nie mam. Czy miałem kiedyś prośbę? Nie! A mogę mieć? A czy wiecie, że nasz prezes kandyduje do Senatu na senatora? Oddacie głos? Ja wam obiecuję, że będę pracować na złoty medal. Panie Pawle, pan czy nie powinnaś? Dobrze. Ponad 20 lat.